Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was w Herce of Iron 4 na modzie Kaiserreich Francją Republikańską. Oczywiście od razu mówię, odcinek jest nagrywany jeden po drugim, gdyż mogę nie mieć czasu z nagrywaniem, więc kontynuujmy oczywiście naszą przygodę, naszą z panią Francją, która ma tutaj pewne mamy tutaj pewne zabiegi wobec tych wszystkich ciężymicieli, tych, którzy nas biją. Musimy tutaj oczywiście wyniszczyć jeszcze jeden ten czołg ciężki, ale ta wojna w Hiszpanii już się tutaj dzieje naprawdę na naszą korzyść. Jest upadek Barcelony. Barcelonie bliżej gwiazd, pamiętajcie państwo. Mamy 9 do 11 fabryk. Za chwilę przylecą jakieś samoloty, więc będziemy mogli... O! Koniec. Upadli. Możemy teraz się skupić na wybijaniu tych. No powiem wam, że się tego nie spodziewałem, że to po prostu minie tak szybko. Chociaż tylko co pamiętam, nasza gra z królikiem i wloczem chyba tą multiplayera. Tam Hiszpaniami, no to pamiętam, że była sytuacja, że Królik prowadził konferencję pokojową, pomimo, że chyba ja zdobyłem Madryt. Nie pamiętam, czy ja zdobyłem Madryt, czy on, ale ogólnie, że ta Hiszpania po prostu tam rozmawiała, ale to spoko. Zdobyliśmy dobry kawałek terenu. Teraz może naprawdę się skupić na tym, aby ta karlistyczna Hiszpania z Adolfem H. Hanse, nie wiem, jakiś Hermanem, Hitlerem. O, zobaczcie Sewillę. Tak bez, wiecie, bez krwawo, bez walki, bo w sumie Reichspakt już tutaj poprzysyłał swoje siły i nie mogę sobie pozwolić. Proces! Obrona młodego Kaumusa zdecydowanie nikogo nie przekonała, a sąd szybko przedstawił więcej dowodów na to, że ściśle współpracował z nacjonalistami, a nawet przygotował z nimi zamach terrorystyczny. Kaumus nadal potępiał wszystkie oskarżenia i nawet jeśli niektórzy potępiali to, co nazwali sfabrykowanymi dowodami i podjęli obronę Kaumusa, większość opinii publicznej sądu była przekonana o jego winie. Czy przewodniczący, który ma prawo ułaskawić ludzi, uratuje go, zanim zostanie skazany na karę śmierci? Uciąć łeb! Viva la Revolution! Ucięliśmy łeb. Po prostu bawi, wiecie, to jest takie po prostu ma taka tęsknota do... Kiedyś to było, kiedyś to... O, koniec, już? Koniec wojny? Tak! Wygrali wojnę! Koniec! Ta Hiszpania karlistyczna w końcu skończyła. I jest z nami, witam, restauracjon. I możecie się mogli dołączyć do entety w sobie, prawda? Chcecie dołączyć do entety, chcemy sobie pomagać, szybkość desantu, kadejscy doradcy, beryjska przyjaźń. W ogóle wiecie, będziemy kolegami, mamy wspólny cel, ale udało się, jest plan A wykonany. Gibraltar jest pod naszą kontrolą. Moglibyśmy zawsze poprosić o ten, o Maroko w sumie, Algierię. Możemy? Nie. Bo nie może zażądać, bo jest po prostu karlistyczne. Dobra, nasze wojska wróciły, witamy ich jak bohaterów, gdyż po prostu no wrócili jak bohaterowie. Ale za to teraz te dywizje moglibyśmy wykorzystać tu, na dystans w Toulon. I ich się szykują. I macie od razu mieć plan, żeby zaatakować tu. Bo jak tu zaatakują, to mamy bardzo fajną przewagę. O, statek nam się zrobił. Cruiser jakiś. Czy naprawdę produkujemy cruisery? Już nie. Tu się jakiś jeden wyprodukował. Mamy przy okazji całe parę innych dywizji, które moglibyśmy wykorzystać. W sumie, czekaj, tyk, tyk. Czy ciebie nie moglibyśmy zmienić jakiegoś innego generała, który ma desant? Czy nie mieliśmy takiego? No nie mieliśmy takiego, ale sam PT już dostał 3 gwiazdki, chociaż dziwne, że ma tylko 3 gwiazdki. Nie no, żartuję, chyba uczciwie, tak mi się zdaje, bo wiecie, taka stara gwardia, człowiek, który tęskni w sumie za tym. Dajmy defensywną, bo będziemy pewnie się bronili troszkę tutaj we Francji, jak się tylko zderzymy z Marsylią. Ale myślę, czy na przykład nie zrobić później sobie powrót na kontynent. Musimy poczekać, musi być albo w wojnie, albo muszą być. Widzicie, zapomniałem. Muszą być w tym. Wojnie z Niemcami. O, tego co was szukałem. Myślę, że im produkować sobie troszkę więcej armii. Artylerii mamy, albo te dywizje to rozbudować. Ile mam ogólnie tych dywizji takiego szablonu? To nie jest to, to jest to. Proszę bardzo, połączcie się. Wy jesteście góralami, wy jesteście, nie wiem, jakąś dywizją. Wy w sumie jesteście tymi, więc możecie się szkolić. Wy jesteście oddziałami, które się wyszkoliły, prawda? Bo nie mamy żadnych innych. Moglibyśmy nawet usunąć niektóry ten. Tego nie potrzebujemy. To może zostać w sumie. Koni nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. A to niech zostanie. No i mamy, wiemy, że mamy jedną dywizję piechoty. Tą taką uderzeniową, ta, która nam się bardzo przyda. Może się nawet połączyć tu i mamy 9 dywizji, które mogą naprawdę walczyć i fajnie uderzyć przeciwnika. Góral, improwizacja, ekspert. Albo partyzant.
szybkość okopania się. Wiecie dlaczego? Bo Francja ma dużo łąk. Później, jak będziemy chcieli podejść tam od dołu w górę, to Francja ma bardzo dużo łąk i będziemy musieli uważać na tą Francję. W sumie ta Francja będzie i tak miała spory problem. Ma już i tak mniej siły niż tutaj te Niemcy tutaj takie, no widzicie. Znaczy ma mniej siły niż Niemcy, tylko że mają forty. Ale nas forty nie tyczą, nas forty nie bolą. Forty będą bolały innych. Jest, jak ja się cieszę, że mam tą Hiszpanię po swojej stronie. Nawet się nie wyobrażacie, jak ja się cieszę, że mam tą Hiszpanię. A i w sumie jakieś opóźnione nefsy, że Hiszpania teraz wygrywa wojnę domową. Hello! To ja, twój telefon, już dawno w sumie to się stało. Wyprodukujemy sobie jakieś nowe dywizje, tak wiecie, jest kilka nowych dywizji, tak dotąd. O, 5 nowych dywizji. Tutaj ile mamy tych dywizji? Tutaj mamy 9, będziemy mieli... Koniec wojny hiszpańskiej. Wojna domowa w Hiszpanii dobiegła końca. Sztab generalny poinformował, że w trakcie konfliktu nauczyli się wielu cennych lekcji dotyczących natury współczesnej wojny. Wspaniale! Super. Bardzo się cieszę, że udało się to zrobić, pomimo że no dość późno, ale taka Hiszpania, mówię, ta Hiszpania potrzebuje tylko głównie po to, żeby przetrzymać tutaj na tych kilku frontach, na tych kilku prowincjach, bo będą mogli trzymać, bo to są góry. Oprócz tego jednego rejonu, który możemy bronić, moim zdaniem, wystawimy tu coś pancernego i obroni. No powiem wam, że ładnie, że ta Belgia po prostu pofrunęła. Staliście się naprawdę, to była nagroda Darwina dla wszystkich. Ciężar, dwie macie? Tutaj widzieliśmy, tu były jakieś dywizje, to była zmotoryzowana. Podpuń tu, zróbmy zwiat naszym statkiem. Nie możemy za dużo powiedzieć o tym, co tu się znajduje, ale wiem, że będziemy mogli powiedzieć za chwilę, żeby zrobić deskrypcję i inskrypcję. Na początku zrobimy deszyfrowanie, aby przeciwniku więcej wiedzieć. Zrobimy to z powodu, znaczy z powodu. Zrobimy to z tytułu, tutaj pyk, deszyfrowanie. Czy wysyłamy siły gdzieś do Stanów Zjednoczonych? Ile wy macie tych sił? Ile wy macie, że wy to przegracie? To przerżniecie ostro. Wysłuchacie siebie, co robicie? Typy. Typy. Ja rozumiem nagrody Darwina dla wszystkich i tak dalej, ale to jest bardzo mocna nagroda Darwina dla wszystkich. No i co, byśmy sobie poradzić bez Kanady. Ja dołączam do tej wojny, chociaż nie musiałem dołączyć tak szczerze. Mógłbym na przykład, wiecie co zrobić za te punkty? Mógłbym zrobić wolności obywatelskie. Po to, żeby poprawić naszą stabilizację. Moglibyśmy zrobić też zbieranie wsparcia obywatelskiego. Po to, aby poprawić naszą tutaj ideologię. Po ile musimy mieć? Od 40 do 50%. Czyli powyżej 50% mamy już dodatkowe punkty. I myślę, że nie moglibyśmy tego zrobić. Ale to za chwilę. Na razie zróbmy polepszenia powiązania z marynarką. Na razie zrobimy tam polepszenie powiązania z marynarką i nie tylko. Tylko po to, żeby móc spokojnie zasantować się. Dobra, tak, 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 fakt to nie agresji. Na pewno jesteście moim celem zainteresowani. Zrobimy sobie po prostu nie wiem, ponowne ataki za to, że kiedyś po prostu byliście kolonią. Tam Nowa Luizjana chyba tu się nazywało, co pamiętam. Zrobimy sobie po prostu odnowienie Nowej Luizjany. Dobra, tyk. Połącz się z tymi siłami i mamy 12 dywizji gotowych fajnie do walki. To jest dobre. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Czy mamy jeszcze coś zrobić z tymi czołgami? Na razie zmniejszy ilość febrek tutaj. Możemy zwiększyć sobie na razie nakład na support equipment, nie tylko. Albo, no wiecie, w sumie to... Nie, wracamy do stanu rzeczy, bo musimy zwiększyć naszą... Musimy poprawić nasze czołgi. Możecie zrobić to tak. Jakiś tactical bombery myśliwców. Mamy myśliwców 163 sztuki. Moglibyśmy jeszcze zrobić tak. Na czym moglibyśmy pomyśleć? Na czym, co obciąć, a co dodać? Ciężarówek produkujemy dwie dziennie. Moim zdaniem to jest uczciwa ilość, na której możemy opierać na razie swoją siłę. Zróbcie szyfrowanie. Jak zrobimy szyfrowanie, potem będziemy mogli pójść w lepszy przemysł i w końcu będziemy mogli wypowiedzieć wojnę tym cholerom jednym. Znaczy, kiedy oni będą mieli wojnę? Powrót na kontynent, to też by się przydało w sumie wrócić. Ja bym wolał zrobić nasz powrót do Paryża. O, to byłoby spoko. Znaczy, gdybyśmy zrobili powrót do Paryża, to nie musimy bawić się z tym, że Francja tam istnieje czy nie istnieje. Ale i tak mamy po prostu jakąś część tych wojsk. Myślę, jak po prostu przetransportować. Albo co zrobić dokładnie, to już mam inny pomysł lepszy nawet. A, wy tutaj latacie, dobra. Mam inny lepszy pomysł. Słuchajcie, skoro znajdujemy się aktualnie w takim stanie, a nie innym. Zwiększcie się do 50. Będziecie bombardowali... Tyk, tyk. Macie zasięg w sumie na cały tutaj obszar. Nie musicie atakować. Również z rejonu tu moglibyście... pyk. Pyk.
I możecie atakować porty i nie tylko. Albo tu zróbcie, to po prostu taki, o, będziecie tak atakowali. Zastanawiam się, czy nasz tym klikną tutaj atak na porty, czy atakują one tutaj ten port, który znajduje się tu, czy to muszę mieć na morzu. Dobra, zawijemy się w sumie później. Ale rozbudujemy sobie lotnisko o jeszcze jedno miejsce. Jak się rozbuduje, potrzebujemy tutaj 400, wiecie dlaczego? Wiecie, bo tutaj potrzebuję po prostu myśliwców. To jest w sumie logiczne. 173 samoloty, jak zbudujemy lotnisko, to akurat będziemy mieli tu idealnie. Musimy wspierać po prostu nasze myśli, musimy wspierać nasze bombowce. Jak będziemy tutaj wspierali lotniczo w miarę, no to będzie naprawdę w porządku, gdyż samoloty, z tego co się dowiedzieliśmy w poprzedniej serii, tam syndykalistyczną Francją, robią robotę, robią solidny kawał roboty. Ile mamy tych fabryk? 20-24, to jest takie przykre, jak na to patrzę. Jak w ogóle u was idzie? O Jezus Maria. Znaczy, może taki atak może na pewno trochę pomóc tym narodowym łosie, panie. Ojej, Ententa ma nowego... Meksyk? Nie no, spoko, wszystkie znaki na niebie sugerują, że będziemy mogli w sumie ograć naszego przeciwnika. Wiecie, wbić się w niego, rozwalić go, jeden prawy sierpowy, lewy sierpowy. Ale to jest aktualnie, no... Pośmieszne, nie spodziewałem się, że my chcemy łączyć do Ententy. Zastanawiam się tylko, jak pobijemy Związek Brytyjski. Bo przejść nie przejdą. To jest takie, wiecie, nie przejdą. Mam już okazji wojska Indusów, które z Hindusów, które nie wiem co tutaj robią, ale stoją i ładnie wyglądają. W sensie, jak rozdzielimy też armię po to, żeby ochronić Hiszpanię, bo Hiszpania może mieć spory problem. Znaczy wiecie, my już ratowaliśmy Hiszpanii raz tyłek, że jak to nazwijmy. Tylko najważniejsze jest to, żeby już stały tu jakieś wojska, już tutaj coś było i broniło. Oni nie są jeszcze z nami, prawda? Teraz robią dołączenie do Ententy. O, to super. Jak dołączą do Ententy, nie wpuścimy tu żadnego statku. Myślałem, czy również nie przebić się... Mówiliście o tym, że pobić się z paktem kairskim i zrobić sobie kawałek Afryki. No ale czy to jest dla nas potrzebne? Naszym celem nie jest właśnie bicie się i zwiększanie naszej ilości osób innej religii, afrykańskiej religii, tylko naszym celem jest powrót do domu. Home sweet home. Gdyby Karl Johnson myślałby po odbiciu Afryki, to by nigdy nie uratował Grove Street. Tak samo my musimy skupić się na tym, żeby po prostu pobić naszego przeciwnika. No, możecie improwizację ekspert. No to róbcie improwizację ekspert. Tylko jak rozdzielimy te nasze wojska? Prowizoryczne mosty. To jest dobre. Meksyk poda wojnę Jukatanowi? A, jakaś wojna domowa w Meksyku. No? Myślałem w tym... Jezus! Myślałem, że to jest... Myślałem, że Argentyna jest w Meksyku i tak... Co? No dobra, no dołączam. No już jak muszę, to muszę, to dołączam. Rozbudujemy sobie nasz przemysł. Koncentracja przemysłu. Mamy dużo tych artylerii. Produkujemy bardzo, bardzo dużo tych artylerii. Moglibyśmy nawet wystawić więcej i więcej tych dywizji. Moglibyśmy nawet po prostu tak całkowicie opluć i dodać artylerię. A chociaż, wiecie co, zwiat. Gdybyśmy zrobili to, dodali artylerię tu. Nie będzie nas to drogo kosztowało. Ale nie możemy dać też dodatkowego Marinesa, niestety. Przykro mi z tego powodu, bo myślałem, że będziemy mogli dać tylko 18 i będziemy mieli piękne 18, jeżeli chodzi o... Znaczy 20. Czas próby to już znamy, oczywiście jaka dziecinna fantazja. Niemcy, Niemcy socjalistyczne, jakiś narodowy socjalizm, co? O co mi chodzi, jakieś, że wojna między tutaj tymi państwami. Dziecinne fantazje. Wojna, druga wojna światowa, drugi Weltkrieg. To jest głupota. Przecież wiemy, że takie, wiemy, że coś takiego nie wybuchnie. Ale ja czekam. O, i super. I mamy nowego członka. Jest to ta Hiszpania. Dlaczego tutaj stoją? Muszą tutaj stać. Czy mają trzy fronty do obsadzenia? W sumie jak wszyscy tutaj wyślą, nie będziemy musieli się bronić przeciwko sobie. Hiszpania ma jakieś tam małą flotę, jeden niszczyciel. Zawsze to jest coś. Zawsze to jest coś, prawda? Wy jesteście rozdzieleni między jedną a drugą flotą. Najgorsze będzie, żeby bronić te wszystkie Bilba i tak dalej. Bilbo Baggins. Tutaj nic nie dodamy. Moglibyśmy sobie dać jakiegoś socjalliberała, socjaldemokraty na przykład, socjalkonserwatystę. O, gdzie jest socjalkonserwatysta? Nie mamy. Znaczy, musimy teraz używać tych kolesi. Moim zdaniem oni nie będą chyba jakoś przydatni. Najważniejsze jest to, że mam po prostu tutaj w miarę mocną przewagę na morzu. Nie wiem, co tu pływa. Nie wiem, co tu pływa, ile tutaj pływa i tak dalej. Ale moglibyśmy jeszcze, wiecie co? Pyk. I podpłyń tu. Dokładnie. I mamy dwa ciężkie statki. Dedroty, Armor Cruisery. Mamy mało tych takich małych statków. Mamy tylko 42 niszczyciele. Tylko ja nie wiem, ile oni mają łodzi podwodnych.
Wiecie co? Zrobię jedną fazę stacjonarną. Dla ulepszenia tej floty. Moim zdaniem to będzie fajne rozwiązanie, gdyż dodamy trochę kopa naszym statkom, które w sumie nie wiedzą pewnie jak walczyć. Ale takiego danie trochę kopa tym naszym statkom da dużo plusów i bonusów. Okej, ściągnij teraz sobie od Meksyków, w sumie to jest nasz sojusznik od teraz, więc tym bardziej moglibyśmy się z tym zabawić. A Związek Amerykański to wygra, jednak ta wojna, przesłanie tutaj tych sił, to było coś, co pomoże Związkowi Amerykańskiemu walczyć. Tylko Związek Amerykański chyba nie będzie po naszej stronie, z tego co wiem. Bo to jest takie, wiecie, to są... Jak ich nazwać? To jest taka konfederacja, o, to są ci konfederaci. Czy możecie dołączyć gdzieś, czy nie? Nie wiem w sumie. Nie wiem co mogę myśleć. No wiemy, że po prostu niebieska Ameryka umarła. Mogę coś wziąć? Nic nie mogę wziąć, szkoda. No Yucatan, w sumie po co mi jakiś Yucatan? No umówmy się. Moglibyśmy na razie rozbudować sobie nasz przemysł i cały czas po prostu cisnąć mocno po tym przemyśle, a potem po prostu rozbudować jeszcze raz bazę lotniczą na tym Kostaryce. Bo tutaj będziemy wysyłali więcej tych samolotów i kolejny samolot, i kolejny samolot, i kolejny. I tak cały czas będziemy wysyłali te samoloty po to, żeby niszczyć, żeby te samoloty po prostu pomagały w niszczeniu. Najgorsze jest to tylko, że nie mam jakoś doktryn lotniczych. Bo nie mam punktu, bo lecimy już tak po prostu, żeby mieć, żeby tymi raz tu doktryna, raz tu coś tam. No i tak teraz jesteśmy teraz do tyłu z doktryną. Niż według mojego planu. Chociaż to jest czołgi, wszystkie czołgi przełamania, a potem zrobimy to. Priorytet na bitwy pancerne, a nie, w tę stronę idziemy. Błyskawiczna dominacja, czyli coś, co bardzo mi się podoba samej nazwy. Ale zanim to pójdziemy, to wiecie, no musi minąć chwilę czasu po prostu, musi minąć chwilę czasu. Was nie wysyłam od razu, gdyż tu będą pływały statki. Mamy oczywiście swoje te ciężkie, fajnie to wygląda. W ogóle powiem wam, że jak widzę to Man of the Guns, o Jezus, będzie może robić własne statki. Ja już się nie mogę doczekać. Będą pewnie absurdalne modele, jakiś czołg, który... statek, który będzie miał okręt, który będzie miał milion tych. Będzie okręt, który będzie miał milion różnych dział. To będzie śmieszne. Ciekawe, co będzie można wymyślić. Jeszcze jeden myśliwiec? Nie, musimy mieć więcej sprzętu wsparcia. I moglibyśmy znowu skupić się bardziej na rozbudowie naszej armii. Nasza ciężarówki. Karabiny moglibyśmy zwiększyć do tej ilości. Działki pancerne, działa takie dotąd. Jak wyjdzie nam ten czwarty research slot, myślę o tym, czy właśnie nie lecieć już od razu. A, Federacja Księżyc ma małe problemy. Hej, ale mi was przykro. Rozpadacie się, panowie. Powiedziałbym, że prawdę z nim. No nie, przykro mi jest trochę. Pamiętam, że jak grałem chyba, jak ja miałem z Serintiami, to właśnie na serii właśnie też się rozpadli. Jak się rozpadli, to nie mogłem w ogóle jednoczyć Indii, więc... Współczuję wam. Współczuję, zwłaszcza, że nie ma chyba Gandhiego, prawda? A Gandhi może jednoczyć. Po pierwsze, lud Indii. Tylko mam nadzieję, że... Zaatakuj wroga w pokoju. To brzmi sensownie. To brzmi realnie. Ale walczcie ze sobą, Jezus! Nie możecie im podjąć jakiejkolwiek wojny, ja bym chciał już teraz po prostu was wlecieć i wyniszczyć. Bo tu się czekajcie, bronicie, ile oni tych wojsk utrzymają, ile oni tu sił utrzymają przy tej granicy. Ale za chwilę to zniknie. Ile wy macie ogólnie? 4588, 917, 935. Wy moglibyście już na Korsykę podejść. Wszystko może już tutaj podejść. Mamy tutaj jedną dywizję pancerną, która w sumie... Mogłaby płynąć do Barcelony. W sumie ona zna Hiszpanię, jak mało kto, umówmy się. Ta dywizja, jak mało kto zna tę Hiszpanię. Ale mamy tu zero manpowera. Nie mogę nic z tym zrobić. A nie, no to moglibyśmy zrobić. Póki trwa wojna, możemy zrobić sobie o wiele większy pobór, gdyż przeciwnik jest od nas potężniejszy. Niestety gospodarka wojenna... Niestety chyba przegapiliśmy moment, kiedy mogliśmy użyć gospodarki, zwiększenia gospodarki wojennej, bo ten kraj właśnie stracił wszystkie fabryki. Ale moglibyśmy poczekali chwilę, gdybyśmy jakoś zdobyli te kilka punktów, żeby tylko te syndykaty nie upadały za szybko. Gdyby one jeszcze utrzymały te Chicago, utrzymajcie te Chicago, ja robię większy pobór i naprawdę leci super sprawa. Bo tak to wiecie, no 1,40% manpowera ludzkiego to jest trochę słabo, to jest... Nie, to nie jest to, to nie jest to. Ale nie chcę dostawać manpowera, kiedy będę miał dopiero wojnę z Francją komunalną, tylko wtedy, kiedy będę mógł od razu ruszyć. Bo nawet nie mogę wyszkolić tych sił, które tak naprawdę przybyły. O, widzicie, chociaż wy się wyszkoliliście. Dobra, 18 dywizji. Chciałbym mieć przynajmniej, wiecie, ile tutaj dywizji? 24. Chciałbym taką 24, taką prawilną 24.
Oj, upadek Chicago, niedobrze. Niestety. No i się nie udało. No i się nie udało. Nie zrobię tego pełnego poboru. Teraz, taki jeden, jedyny punkcik, tak blisko. Dobra, wzmocni się ten powrót na kontynent. O! To jest coś, na co oczekiwaliśmy. My wypowiemy im wojnę pierwsi, chociaż moglibyśmy dopiero mieć. My nie podamy wojny, mamy dopiero Urgola, prawda? Tak, my mamy na nich Urgola, kiedy chcemy, to atakujemy. I poczekamy po prostu. My sobie poczekamy, kiedy Niemcy będą leciały tam drugi Weltkriegu. My nie musimy się śpieszyć. Znaczy, musimy się trochę śpieszyć, bo jesteśmy trochę w gorszej sytuacji niż nasz przeciwnik. Zróbcie to. Nie możemy być też do tyłu z technologiami, jeżeli chodzi o takie sprawy. Ale jeżeli będziemy się z nimi, znaczy inaczej, będziemy się zbawić, po prostu poczekamy, będziemy im Urgola. I kiedy oni tam powiedzą wojnę, wojska zrobią po prostu manewrowanie od jednej granicy do drugiej granicy, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, hej, to teraz my atakujemy. Dobra, Korsyka niech będzie uzbrojona na fabryki militarne. Ten tam ma nowego członka, Oman. O, super, widzicie? I Oman jeszcze do nas dołączył. Jak ten z myśliwcami? Koncentracja przemysłu troszkę nam teraz dała bonusów, boostów. Tyk, czołgi lekkie. I czołgi lekkie tu. Potem zrobimy saperów, zwiad. I wsparcie artylerii. Jak najbardziej prawilnie. Ile teraz nam tutaj brakuje? Nie brakuje nam. Moglibyśmy wystawić jeszcze dwie... No tak, zapomniałem. Zapomniałem, że wojna mogła przeciągnąć się sekundę dłużej. Ale nie. Czy naprawdę? Czy naprawdę Kanada sobie Ja pierdzielę. Przepraszam, odbiło mi się, ale przy okazji zacząłem, co tu się stanęło. Że wy nigdy nie skończycie tej wojny, ciołki. Będziecie się bili wiecznie na tych terytoriach. No nie, no powiem wam, że po prostu niezła wojna się szykuje tak naprawdę, ale to jest po prostu śmieszne. Dobra, powrót na kontynent. Gdybyśmy sami zaatakowali przed 20 minut, nie, bo wtedy Niemcy wejdą za mocno. Chodzi o to, żeby oni nie przekierowali całej siły. Tą drogą ładną flotę ma ten starstwo niemieckie. Bo mi chodzi o to, żeby wojska przebyły pod te granice, bo tak, jeżeli my zaatakujemy, spoko, oni podejdą pod te granice, będą działy się walki tu i tam, i siam, i owam. Ale mamy drugą sytuację, że kiedy Niemcy zaatakują, to one wejdą do Francji jak za darmo. I okaże się, że one robiły najwięcej w tej wojnie i my dostaniemy figę z makiem. Wiecie, o co chodzi, prawda? No, każdy wie. Nie możemy sobie po prostu takie rzeczy pozwolić. Wy się szkolicie? Macie manpowera na to? A nie, macie 486 na wszystko. Nie wystarczy, teraz już brakuje wam nad manpowera na to. Czuj. Gdybyśmy ciebie usunęli na przykład. No właśnie, jakieś 9000 manpowera zawsze może przyjść. Zróbcie tak. Usuńcie, żeby nasze wojska się wyszkoliły. Te 4 dywizje, które mamy wystawione, żeby się wyszkoliły. Bo jak pamiętacie, jak nie ma manpowera, to wojska się nie szkolą. To jest taka złota zasada. Dobra, budowa 80 dni. To takie całe dzielenie się technologią naprawdę dużo nam daje. A co pójdziemy w lotniczych? O, nawet moglibyśmy lepsze sobie modele myśliwców robić. Bo bombowce morskie są w miarę na dobrym poziomie, ale reszta po prostu się. Się i to mocno. Powrót na kontynent. W sumie najlepsze moglibyśmy powiedzieć wojnę wraz z 1 września, bo to by tak wyglądało, że wypowiedzielibyśmy wojnę wraz z 1 września. Przypadek? Gdzie mamy dodatkowy research slot? To mnie boli, że nie ma research slota. Powrót na kontynent, dostaliśmy Urgola, którego teraz jeszcze nie będę korzystał. Zastanawiam się. Wzmocnić się tentę. Technologie lepsze. Czy może na przykład sudańska bawełna? Bawełna? Plan de Gola. Możemy zrobić jego plan. Ma na pewno. A zackie ultimatum. O, 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 o. Zaczyna się robić ciekawie. Tak. Trochę w ogóle minutę odcinka. 24. No to może powiedzieć, że prawie idealnie. Czyli po prostu z 1 września wypowiedział się wojna. No nie jak nie wypowiedziałem, to ktoś inny wypowiedział po prostu. Drugi Weltkrieg. Wojna to piekło. Dobra. I wypowiedz wojnę. Wezwij sojuszników. Anekt. I dzięki czemu robimy sobie teraz pełny pobór. Po co nam potężna gospodarka skumuje, skoro nie wykorzystamy jej do pełni? Ej, ej, bo tu pływają... Naprawdę tu pływają łodzie podwodne Związku Brytyjskiego. Czy wy Boga w sercu nie macie?
i wylądowali wam. Pozbądźcie się ich. Czy wy naprawdę Boga w sercu nie macie, że wam te wylądowali? Dobra, przynajmniej widzę, że niszczycie jakieś statki. Ile 15 samolotów mi strącili w jednym momencie? Dobra, widzę, że tutaj zaczynacie kontrolować. Jak wypływacie? Tu i tu. Wyniszczacie coś im w ogóle? Widzę, że bijemy się też z wojskami tego, cesarstwa niemieckiego. I zaczynamy chyba to niszczyć mocno. Ale że cesarstwo niemieckie na to przybyło pomóc. Naprawdę możemy zdominować na morzu. Tylko żeby ta karalistyczna Hiszpania nie umarła za szybko. Ile wy macie statków teraz? To nam tak przybyło nagle. To musi się pozbyć. To będzie jaka, wiecie, to jest ten oddział takiego szybkiego reagowania. A to bardzo szybkiego reagowania. Takiego reagowania w sumie, że nikt nawet nie zobaczył, jak ruszą. Myślicie, że to jest dobre, co teraz poszliście? Ja nie chcę iść tam, ale mogę pójść. To mi się podoba, to jest moim zdaniem lepsze. Na sytuację, którą obecnie mamy. No i wiadomo, lepsze myśliwce, że tak dla ochrony. Czy będziecie w ogóle tu mogli niszczyć jakieś... O Jezus, macie jak 55 morskich bombowców. Możecie, czy nie? I czy wy macie ustawione unikanie starcia? Nie. Agresywnie, musicie agresywnie nas schodzić i niszczyć ich po prostu. 1, 2, 3 i niszczą, niszczą, niszczą. Patrzcie, jak to wygląda. Niszczymy i te niszczyciele na razie. I zatopiliśmy jeden większy statek. O! 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 Kolejny większy statek i zatopiliśmy. Ta flota stacjonarna robi swoje. Za to nie, za to nie, za to nie. Tutaj też musi zatonąć. Jeszcze... Naprawdę nie! Penisy! Teraz to jest po prostu wojna totalna. Dobra, płyńcie. Ale wy będziecie mieli zadanie chronić teraz konwoje. Dobra. Płyniesz? Niech Bóg będzie z tobą. Pulon, pulon, proszę, dasz radę. Czy moglibyście w sumie aż ich wspierać tutaj? Możesz, wspierać ich tutaj lotniczo z góry, prawda? Znaczy nie jest was dużo, ale zawsze coś tam może porobicie. Może jakieś taka, wiecie, przewaga w powietrzu zawsze naprop się, o. A, czekajcie, czy ja wam ustawiłem niszczenie budynków? Tak. O, od razu lepiej. Może coś tam, wiecie, to jest taki dodatkowy busik, taki dodatkowy plusik, który może nam pomóc. Dobra, dasz radę, dasz radę. Która mamy oczywiście minutę? 27, no to idealnie, to będzie tak wraz z wylądowaniem w Toulonie. Tylko musicie dać radę. Dasz radę, dasz radę, wierzę w ciebie. Jesteś silny, jesteś odważny, jesteś potężny. Znaczy nie ty, nie ty, jedna jednostka, która tej broni. Tylko moje dwie dywizje. To czy kto to wygra? Im organizacja spada, te dywizje morskie się w miarę dobrze sprawują, atakują, raz idzie dobrze, raz idzie gorzej. Wy się przebiliście przez góry, więc Francja ma spory problem. Znaczy to jest wojna, my się bijemy tu na jednym froncie, po to, żeby oni się potem bili na tych dwóch frontach. W ogóle Michi masz całkowicie, kukurydza. Wyniszczysz ich tu? Ty przebijasz ich dywizję, oni ciebie nie przebijają. Gdybyśmy w sumie mieli więcej tych dywizji, to może by coś się dało. Dobra, viva la France, viva la Brygitka i... No bij ich, halo. Nie chce mi się wysłać dodatkowych sił. Przebij się tu. Ile mogą mieć tej organizacji? W lasach się bronią. Uwaga. Uwaga. I jest, moi drodzy. To mogę uważać jako idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to jest Hearts of Iron 4 na modzie Kaiserreich Republikańską Francją. Trzymajcie się ciepło. Cześć!